Siemanko, z tej strony Skalna TV, a na czele stoi Kasper Miera oraz Dawid Marcow. Chcielibyśmy was zaprosić w mury naszej szkoły oraz mniej więcej oprowadzić was po korytarzach. Zatem zapraszamy. W drogę wyjdź, zamyśl się tak jak inni. Trudny czas, rozstać się, teraz pora. Nie wiesz co wybrać, pytasz wciąż innych, co ważne jest. Nie chcesz pomylić się, zastanów się, uwzględnij to. Chyba już wiesz, nie wydaje się to. Zaloguj się, potrafisz już to. Masz możliwości, by z nami tu być. Więc chodź, chcesz się jak my. Nie myśl tak długo, już teraz, niż my. Powiedz krótko, co myślisz o naszej szkole? Najlepsza szkoła, do której chodziłam. Moje życie obróciło się o 180 stopni. Rozwijamy swoje pasje. Rodzinna atmosfera. Lubię chodzić do szkoły. Zmieniłem swój pogląd na naukę. Niesamowici nauczyciele. Ta szkoła poleża horyzonty. Poznałem nowych przyjaciół. Jesteśmy praktyczni na każdym kroku. Dzięki udziałowi w różnych projektach mamy na Skalnej 3 tabletowe klasy, w których uczymy języka angielskiego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Były to projekty Sokrates, później Comenius. Obecnie uczestniczymy w projektach Erasmus+. Aktualnie planujemy kolejny. Rozpoczniemy go w wrześniu 2019. Oprócz tego grupka uczniów będzie mogła wyjechać na tydzień do Bułgarii i tam spędzić czas ze swoimi rówieśnikami, ucząc się, szlifując właśnie angielski. Na języku polskim uczymy młodzież kultury bycia, kultury zachowania się. W tym celu bardzo często wyjeżdżamy do teatru. Uczymy młodzież również takiej umiejętności porozumiewania się poprawnego w języku ojczystym. Zespół teatralno-muzyczny jest obecny w życiu naszej szkoły od wielu lat. Działamy tutaj bardzo prężnie, wystawiając różne przedstawienia, szczególnie z okazji różnych uroczystości szkolnych. Zabierzcie mnie!
W ramach zajęć pozalekcyjnych organizujemy również wyjazdy na narty. W tym roku na zimowisku byliśmy w Wiśle. W naszej szkole prowadzimy szereg kółek. Są to kółka z badmintona, siatkówki dla chłopców, dziewczyn, siłowych form aktywności ruchowej. Na rajdzie integracyjnym klas pierwszych jesteśmy tu co roku, to jest już ósmy rajd. Tu jest fajnie, tu jest przyroda, natura, tu się bawimy, tu odpoczywamy. Najbardziej podobają nam się zajęcia praktyczne, na których robimy zajęcia z pierwszej pomocy. Na przykład robimy resuscytację krążeniowo-oddechową, przypinamy poszkodowanego do deski, robimy pozycję boczną ustaloną, ale także robimy zajęcia takie bardziej pożarnicze, praktyczne, czyli na przykład rozwijamy odcinki wężowe, robimy bojówkę. Ogólnie na zajęciach uczymy się w ramach kursu podstawowego OSP oraz w ramach kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Na zajęciach edukacji policyjnej prowadzone są zajęcia z wyszkolenia strzeleckiego oraz technik samoobrony. Kandydaci poznają również teorię prawa, poznają kryteria przyjęć do służby w policji. Jest im to w późniejszym życiu dużym ułatwieniem, aby dostać się do policji. Zajęcia praktyczne z edukacji policyjnej polegają na stosowaniu technik samoobrony. Uczymy się tutaj sportów walki. Dzięki sprzętowi, jaki mamy, czyli rękawice, ochroniacze na nogi, kaski, możemy w sposób bezpieczny, w sposób profesjonalny podchodzić do tego na zajęciach. Oprócz tego przyszli kandydaci do służby w policji uczą się również wykorzystania środków przymusu bezpośredniego, takich jak pałka typu tomfa, takich jak kajdanki. Przygotowują się do musztry policyjnej, bardzo dużą uwagę przywiązuje do dyscypliny podczas zajęć i do profesjonalnego podchodzenia do swoich obowiązków. Nasza szkoła jest szkołą z tradycjami. Posiadamy wielorakie osiągnięcia zarówno w nauce, jak i w dziedzinach sportu. Bardzo Was serdecznie zapraszam do naszego liceum w Rydułtowach. Możecie tu zdobyć wiedzę w różnych dziedzinach, zarówno humanistycznych, matematycznych, jak i naukach przyrodniczych. Na pewno spotkacie się tutaj z serdecznością, z rodzinną atmosferą, dobrym przyjęciem, uśmiechem. Tu możecie zrealizować swoje marzenia. Ta szkoła da Wam dobry start na studia, dobry start w dorosłe życie. Za mną znajdują się zdjęcia wybitnych absolwentów naszej szkoły. Angażujemy się w projekty językowe. Zdobyliśmy tytuł Europejska Szkoła i Twinning i pierwsze miejsce niemiecki Maklasa. Realizujemy projekt transgraniczny, gdzie uczniowie mogą korzystać z darmowego kursu języka czeskiego. Zapraszamy do zobaczenia w nowym roku szkolnym. Zapraszamy! Zapraszamy!